Kolejna, już druga setka eksperymentu właśnie staje się faktem. Samochód kupiłem od przyjaciela 4 miesiące temu, tak więc mam wgląd w pełną historię przez okres jego użytkowania. Witajcie w 200. odcinku na kanale R2D. Kolejna, już druga setka eksperymentu właśnie staje się faktem. Dziękuję bardzo za Waszą obecność i wspólne zgłębianie tematyki olejowej. Dziękuję za Waszą aktywność na kanale, dzielenie się swoim doświadczeniem oraz wspieranie inicjatywy prowadzonych eksperymentów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysyłają próbki do badań, wszystkim patronom kanału. To Wasza obecność dostarcza mi największej motywacji do ciągłej i nieustannej pracy. Docelowo obserwacje posłużą do zbudowania modelu decyzyjnego, który będzie podpowiadał kierowcom, jak często zmieniać olej w swoim samochodzie. Zanim jednak to nastąpi, w bazie musi być zdecydowanie więcej obserwacji. Nie tracimy zatem czasu i przechodzimy do kolejnej historii. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Passat B6 z silnikiem 1.9 TDI 105 koni, wersja z filtrem DPF, filtr sprawny, EGR sprawny, 105 koni, przebieg aktualny pojazdu to 290 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem dla tego odcinka będzie analiza wyników na tle odcinka numer 81, w którym pojawił się dokładnie ten sam olej. Inicjatorem eksperymentu jest Bartosz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Bartosz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do silnika zalany został olej Valvoline Syn Power XL 3 w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9400 km, 75% eksploatacji to miasto, 25% trasa, dominują odcinki z przedziału od 10 do 20 km. Olej eksploatowany przez 6 miesięcy, niezbędna była dolewka w ilości 400 ml. Przed zalaniem tego oleju silnik został wypłukany środkiem TEC 2000. W ramach dodatkowych informacji Bartosz napisał tak. Przebieg teoretyczny to 290 tysięcy km, ale po cudach w sterowniku silnika widać, że to nie jest jego pierwsze rodeo, zgodnie z załączonym filmem. Poprzedni właściciel wykrył, że był cofnięty co najmniej o 50 tysięcy km. Pierwszy przebieg w Polsce względem ostatniego dostępnego przebiegu z zagranicy, natomiast należy założyć, że było pewnie o wiele więcej. Samochód kupiłem od przyjaciela 4 miesiące temu, tak więc mam wgląd w pełną historię przez okres jego użytkowania. 3 lata temu silnik przeszedł odświeżenie, regeneracja turbiny, pompowtrysków, czyszczenie DPF-a, wymiana EGR-a, wymiana wałków rozrządu, panewek, popychaczy i tym podobne. Na moje amatora oko regeneracja się udała, turbo wstaje przy 1600 obrotów na minutę, nie trzeba kręcić silnika nie wiadomo jak wysoko. Używany głównie na dojazdy do pracy, 18 km w jedną stronę po autostradzie, zakupy do miasta, jazda wokół komina, weekendowo na wypady dłuższe trasy. Zalany olej to Valvoline Syn Power 5W30, ale uwaga, próbka pobrana z butelki jednolitrowej na dolewki, a w silniku jest baniaka 4-litrowego. Poprzedni właściciel nie pobrał oczywiście próbki z baniaka, więc jako próbkę czystą przesyłam to co mam. Kupowaną w tym samym sklepie, w tym samym momencie, ale nie mogę zagwarantować, że z tej samej serii. Porównanie próbek należy zatem potraktować jako ciekawostkę. Przy poprzednich wymianach oleju była stosowana płukanka przed i ceramizer po zalaniu nowego oleju. W tym przypadku płukanka była przed wymianą, ale nie dolano ceramizera. Obecnie zalany motul Specific norma 504-507 planuje kontrolę przy 5000 km ze względu na zmianę odległości dojazdów do pracy, ale to temat na inny odcinek. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w niższej temperaturze i akceptowalną w wyższej. Sytuacja zdecydowanie lepsza niż w odcinku numer 81, gdzie odnotowano 6% różnicę w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 37,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 211, czyli obserwujemy zmianę lepkości w niższej temperaturze na poziomie -45% stan krytyczny oraz na poziomie -30% w temperaturze 100 stopni Celsjusza ponownie stan krytyczny. Co ważne do podkreślenia, w odcinku numer 81 otrzymano bardzo zbliżone krytyczne zmiany lepkości, zatem jest to druga obserwacja tego samego oleju, który wypada bardzo kiepsko z punktu widzenia zdiagnozowanych zmian parametrów lepkościowych. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Co ważne do podkreślenia, plama bardzo ciemna, duża zawartość sadzy, nie odnotowuje zbyt wielu różnic między tą plamą a plamą sąsiednią, która pochodzi z eksploatacji w trybie Long Life. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy dwa kluczowe wnioski: bardzo duża zawartość sadzy oraz bardzo mocne rozcieńczenie oleju paliwem. Przez wysoki poziom zawartości paliwa brak możliwości oceny stopnia oksydacji, stopień nitrooksydacji stan krytyczny, stopień sulfonowania podobnie, degradacja dodatków również bardzo mocne zmiany. Wyniki prezentuję na tle odcinka numer 81, w którym otrzymano bardzo zbliżone wyniki. Natomiast w kilku miejscach są dość istotne różnice, np. dwukrotnie wyższa zawartość sadzy dla oleju z dzisiejszego odcinka. Podsumowując, otrzymano bardzo mocne zmiany parametrów oleju silnikowego. Wyniki z wszystkich trzech testów sugerują, że wymiana oleju nastąpiła zbyt późno. Zalecana jest inspekcja silnika celem namierzenia źródła takiej sytuacji, czy to pochodna jakiejś usterki w samochodzie, czy kwestia jakości oleju Valvoline. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!